stycznia. Minister rodziny Marlena Maląg ogłosiła dziś nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu Samorząd Pro Familia. Ma on służyć docenieniu prorodzinnych działań podejmowanych przez władze lokalne. Po raz drugi ogłaszamy konkurs Samorząd Pro Familia. Pierwsza edycja tego konkursu skierowanego dla samorządów, aby przede wszystkim pokazać dobre praktyki, jakie samorządy w polityce prorodzinnej stosują, aby pokazać przede wszystkim, jak ważne jest prowadzenie polityki prorodzinnej na terenie samorządów, gdyż tam są mieszkańcy, tam są ich potrzeby i przede wszystkim patrząc na sytuację demograficzną naszego kraju, to właśnie inwestycja w samorząd, kiedy budujemy żłobki, przedszkola, szkoły, piękne drogi i inne bardzo ważne miejsca. Ważne jest to, żeby za parę lat młodzi ludzie mogli z tych pięknych obiektów dalej korzystać. Konkurs nasz rusza od dnia dzisiejszego, czyli od 21 stycznia. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły składać wnioski. Wnioski można składać do końca marca. Rozstrzygnięcie tego konkursu planujemy w miesiącu maju.